Popołudniówka Radia Zachód z festiwalu filmowego Solanin w Nowej Soli. Jednym z jurorów tegorocznego Solanina jest pan Marian Dziędziel i można by tutaj powiedzieć, witając pana w Nowej Soli w popołudniówce Radia Zachód w końcu, bo my, organizatorzy imprezy, trzykrotnie próbowali pana zaprosić do Nowej Soli, no jednak obowiązki nie pozwalały panu przyjechać. Dziś w tym roku pan jest. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Zachód. Miło mi, że w końcu mogę gościć na Solaninie, w pięknej miejscowości Nowa Sól. Naprawdę miłe wrażenia, piękne przeżycia. Jest pan również częstym gościem województwa lubuskiego, ziemi lubuskiej, prawda? Bo nie tak dawno przecież był pan gościem lubuskiego lata filmowego w Łagowie. Wtedy podczas tego festiwalu żartowano wręcz, że to festiwal imienia Mariana Dziędziela albo filmów z udziałem Mariana Dziędziela, bo aż 5 produkcji było pokazywanych w czasie tego festiwalu. Tak, byłem przez wiele lat dosyć zajęty pracą. W tym roku jakoś poukładałem te terminy, że udało mi się przyjechać do Łagowa. Tam było 5 fabuł. Jeszcze była jeden krótki film, 30-minutowy, który notabene dostał nagrodę w Łagowie również. I teraz jestem w Nowej Soli, więc w ciągu jednego roku dwa razy w Zielonogórskim, czy w ziemi, na ziemi lubuskiej. No to jest duże przedsięwzięcie z mojej strony. Ale w Łagowie była chwila, też widziałem, na relaks, na odpoczynek, bo i powędkował pan w Jeziorze Łagowskim. Tu w Nowej Soli jednak bardziej chyba obowiązki, prawda? Tak, dzisiaj był cały dzień w kinie. Jeszcze teraz mamy pokaz Kreta wieczorem, na którego zapraszam widzów, a potem spotkanie z widzami. Także po prostu cały dzień w budynku, w kinie. I jest bardzo miło, ponieważ ludzie przychodzą, młodzież przychodzi na filmy, oglądamy, oceniamy. A jeśli idzie o te rozrywki, które były w Łagowie, to taki przypadek zupełny, ponieważ dawno nie wędkowałem, kiedyś tam w młodych latach od czasu do czasu bawiłem się na jeziorach wędkowanie, na płotkę jakoś tam złapać. No i tak zażartowałem, że gdybym miał wędkę, to bym sobie porzucał. No i dostałem wędkę od takiego pana, od dyrektorki ośrodka, załatwiła to z takim panem, który tam pomagał przy ośrodku. Dostałem spinning. Rzuciłem kilkakrotnie i złapałem szczupaka. No proszę, Jezioro Łagowskie rzeczywiście bogate w ryby. Opłacało się zarzucić wędkę. A wracając do Solanina i do pańskich obowiązków jurorskich. Pierwsze seanse, pierwsze pokazy już za panem. Jak pan ocenia to, co można było oglądać podczas tych kilkudziesięciu minut, właśnie kilku godzin właściwie, projekcji pierwszego dnia festiwalu? W porządku. Bardzo pozytywnie. Nie było szoku takiego, żebym po prostu mógł się zachwycać, że coś wypaliło totalnie, ale dobry poziom, wysoki poziom tych filmów w sumie i tej pierwszej części i tej, co teraz oglądaliśmy, może troszeczkę te etiudy troszkę słabsze, natomiast w tej pierwszej części było co nagrodzić. A jak pan jako artysta dojrzały, aktor no już z wieloletnim przecież doświadczeniem odbiera takie zamiłowanie młodych ludzi do kina? Bo właściwie no ponad 280, niemal 300 produkcji, które zostały wysłane, zgłoszone do Solanina, spośród tych wybrano kilkadziesiąt najlepszych. To świadczy o tym, z roku na rok właściwie podwaja się liczba filmów przysyłanych tutaj na Solanina. To świadczy o tym chyba, że coraz większa rzesza młodych ludzi sięga po kamery, chce kręcić filmy. Tak, w tej chwili, kiedy pan to mówi, to prawda, że dużo młodych ludzi garnie się do robienia coś, pokazania swoich przemyśleń na taśmie czy na płytach. Natomiast tak sobie właśnie w tym momencie pomyślałem, że pojawiło się dużo młodych reżyserów, dużo młodych twórców, w ogóle operatorów. W związku z tym młodzież zaczęła się garnąć do kina, ponieważ te filmy są dla nich i te filmy ich gdzieś inspirują, porywają, interesują i może to dlatego. Mam wrażenie, że następuje też taka zmiana pokoleniowa, prawda, wśród twórców polskiego kina, która wychodzi polskiej kinematografii na dobre. Takie filmy jak chociażby, już nie wspominając o filmach Wojtka Smorzowskiego, z którym pan jest mocno związany, ale takie chociażby filmy jak Rafaela Lewandowskiego czy Grega Zlińskiego pokazują jednak inne oblicze polskiego kina. Kina, które jest oglądane bardzo chętnie także na zachodzie, w świecie, zdobywa nagrody na międzynarodowych festiwalach. To prawda, bo w tym roku okazało się, że Kreta, który będzie miał tytuł Ojciec, we Francji dystrybutor francuski kupił i będzie oficjalna, poważna premiera bodajże 6 września w Paryżu. Także
ta zmiana pokoleń to jeszcze nie tak szybko, ponieważ to wszystko musi spokojnie dojrzeć i tym pokoleniu, które jest starsze, jest kupę wartościowych twórców, którzy powinni coś robić i działać, a młodzi powinni takim poślizgiem wchodzić w to kino. I oby ich jak najwięcej szans mieli do roboty. Ale chętnie bierze pan udział w produkcjach młodych, nawet reżyserów, którzy debiutują w filmach fabularnych. Nie odmawia pan przecież udziału w takich filmach. O tym decydują przede wszystkim scenariusze, jakie pan odbiera. No właściwie kręci pan od kilku lat po 5-6 filmów rocznie, prawda? Jest pan jednym z najbardziej, wyczytałem niedawno, jednym z najbardziej zapracowanych aktorów swojego pokolenia. No to przesada, bo w ubiegłym roku były 3 filmy, w tym roku do tej pory były 2. Także nie jest to 5-6 filmów, to tak potem bywa tak, że się wszystkie te filmy, które gdzieś się tam robiło, zbiegają się w jednym momencie na jednym festiwalu i się wydaje, że to zrobiłem w ubiegłym roku, a to są produkcje na przykład z 2 lat. Także to nie jest tak, że to jest tych filmów w jednym roku i nawet byłoby to niezdrowe, gdyby tego aż tak było dużo, 5-6 ról, ale są lata takie, gdzie no rzeczywiście 2 lata temu zrobiłem 5 filmach. Nie były to tylko główne role, ale były interesujące filmy. No i pracuje się cudownie z młodymi ludźmi. Jeżeli oni mają swój świat, swoje życie, swoje przemyślenia na temat tego, co się dzieje w ogóle, na temat pokazania, opowiadania filmu, no i to jest fantastyczne i dużo daje. Z pewnością wielokrotnie był pan już o to pytany i pewnie te pytanie padnie podczas dzisiejszego spotkania po emisji Kreta, no bo nie można tutaj ominąć tego tematu. Pan, Marian Dziędziel i Wojciech Smarzowski, ta wasza synergia, ta wasza niesamowita współpraca od wielu, wielu lat, już od pierwszego filmu Wojtka Smarzowskiego, Małżowiny, aż po ostatni film Róża. Jest między wami jakaś chemia, o czym mówił pan zresztą podczas spotkania w Łagowie, prawda? No, chyba tak jest i to fajnie. Przez to trzeba jak najmniej na ten temat mówić, żeby tej chemii nie zepsuć. Ale Arkadiusz Jakubik tutaj podczas Solenina 2 lata temu mówił, że do Róży właściwie wchodził w ciemno w każdą produkcję Wojtka Smarzowskiego. Jednak po domu złym był tak zmęczony tym filmem, że chciał na chwilę zrobić sobie przerwę. A pan jednak czyta te scenariusze Wojtka Smarzowskiego przed powiedzeniem tak, wchodzę w następny film, czy jednak na ślepo mówi pan, dobrze, jestem w tym projekcie, tak jak chociażby po domu złym była Róża i teraz będzie Drogówka, którą nazywana jest roboczo 7 dni. No jeżeli mam informację tylko, że robię film, to masz tam coś dla mnie, jeżeli wiem, że jest coś dla mnie, to już nie czekam, to przyjmuję tę propozycję, a potem czytam scenariusz i jeszcze się pan nie zawiódł? Nie zawiodłem. Na szczęście, właśnie chciałem powiedzieć, na szczęście scenariusze są zawsze interesujące. Marian Dziędziel, jeden z jurorów tegorocznego Solanina, gość festiwalu w Nowej Soli. Dziś o godzinie 18.30, tak więc już niedługo, projekcja Kreta Rafaela Lewandowskiego z rolą, za którą Marian Dziędziel został nagrodzony wybitną kreacją. Również Borys Szyc fantastyczną rolę w tym filmie odegrał. Warto ten film obejrzeć, jeśli jeszcze państwo tego głośnego obrazu nie widzieli. A po seansie, spotkanie z Marianem Dziędzielem, zapraszamy do kina Odra w Nowej Soli. Dziękujemy serdecznie za wizytę w popołudniówce. Dziękuję pięknie i życzę wszystkiego dobrego.